Pusty śmiech mnie ogarnia, jak poseł Kowalski mówi o polityce energetycznej, krytykując politykę energetyczną rządu PO-PSL. Tylko przypomnę panu, panie pośle, że za rządów PO-PSL nie sprzedano ani jednego udziału w żadnej spółce, w żadnej polskiej spółce energetycznej. I w całości polska energetyka była polska. PGE. Natomiast teraz państwo sprzedajecie 317 polskich... Panie pośle, słyszy pan PGE. Znaczy, muszę sprostować, ponieważ pan poseł Krawczyk zarzucił mi kłamstwo i powiedział, że Platforma Obywatelska i PSL nigdy nie sprzedawały żadnych firm energetycznych, więc czytam panu posłowi tutaj, żeby wszyscy telewidzowie się dowiedzieli. Sprzedaż PGE 17% akcji, JSW 33% akcji, Energa SA 34% akcji, Ciech 37% akcji. Wyprzedawaliście majątek narodowy za 58 miliardów złotych. To są właśnie rządy PO-PSL. I proszę bezczelnie nie kłamać w TVP Info, że nie sprzedawaliście firm energetycznych. Całe szczęście, Węgrom, że nie sprzedaliście Lotosu. Chcieliście, tak? Rosjanom Węgrom sprzedać Lotos. Prywatyzowaliście wszystko i całe szczęście, że w 2015 roku wygrał Andrzej Duda i Zjednoczona Prawica, bo byście Polskę oddali Putinowi i Angeli Merkel bez żadnego problemu.